Witam już. W szóstym odcinku gry, w którym w poprzednim zdobyliśmy koronę szkieletów, no i będziemy, mamy zadanie, aby udać się do ogrodów katedralnych. Czyli podróżujemy tutaj. No i mamy tutaj zaraz. Byliśmy tutaj, czy jeszcze nie? Katedra. Czyli jesteśmy tak jakby w katedrze. Coś tutaj tak pusto jest. No, zobaczmy. Tutaj coś jeszcze można znaleźć. Więcej furii. No okej, okay, czyli... Dobra, wchodzimy do... Przejście... Leoryka. I tutaj też nic nie ma. Jeszcze pieniek jest. No dobra, czyli idziemy do tych... No w końcu, dobra. Udaliśmy się tutaj. I możemy pójść, zobaczmy co tutaj jest na górze, czy tutaj jest jakieś wejście. Katedra poziom pierwszy. No jeszcze tutaj nie byliśmy. Ale strzałka pokazuje, aby iść w tym kierunku. Jednak byliśmy tutaj, ale nie przechodziliśmy przez bramę. Za mało furii. Fajnie, ale przynajmniej się nie zabiłem. Wciąż czekam. Nie jestem jeszcze gotów. Do rozłożu. No i mamy jakiś hełm. Dobra, przyda się nam. Potrzeba więcej czasu. I otworzyliśmy przejście. Czyli będę... No dobra. Nie godzę się na to. Nie pora mi jeszcze umierać. Dobra, niech się atak się naładuje. Dobra, już po nim. No fajnie. Tym razem teraz mamy dwóch. Na ogólnie.
Wciąż czekam. Udało się. Potrzebuję furii. No dobra, zobaczmy ekwipunek, bo tutaj widzę, że coś tutaj zebraliśmy. 11,7. Spodnie mamy takie. Jestem jeszcze gotów. W każdym razie coś się udało zebrać. No. Potrzeba więcej czasu. Za mało furii. No, tych labiryntach można się nieźle. Czyli tutaj jest jeszcze przejście. Latające, ale to... słabe te dosyć były. Czyli dobra. Wciąż czekam. Potrzebuję furii, bo trzeba więcej czasu. Więcej furii. Dobra. Nie jestem jeszcze gotów. Załatwiliśmy ich trochę. A w tych korytarzach na pewno to się... A, czyli w tym kierunku mam iść. I dobrze idę. Katedra poziom trzeci. No, zobaczymy co tutaj jest. Przerwajcie inkantacji! Wkrótce ulec... Ave Magistros, Ave Registrus, Ave Leodastus, Ave Mendactus. Nie będzie trzeba ich wszystkich Ilius Animus, Ilius Velenas, Ilius Forbes. Twoja magia słabnie. Jestem wolny! No, kogoś udało się nam uratować. Teraz wracam do zadania. Wojownik, no, pogadamy z nim. Kim jesteś? Wkrótce się dowiesz. Pomóż mi znaleźć mój ekwipunek, a sowicie cię wynagrodzę. Powiedz, co cię sprowadza w to przeklęte miejsce? Przybyłem zgładzić króla szkieletów. Ja też. No dobra, czyli mamy kumpla tutaj. Hmm.
jak mam kumpę, no to nam pomoże wszystko. A tak, tak? I będziemy na głowę wykorzystać. Czyli nie jesteśmy tutaj sami. Dobra, pójdziemy najpierw w tym kierunku, co tutaj jest. Na tych regałach można też coś znaleźć. Na razie to są jakieś słabe monety. Kultyści wlekli mnie koło tej świecącej dziury. Skąd się wzięła? Jestem tu, żeby się tego dowiedzieć. Musimy się śpieszyć! Jest wolny! Nie pozwólcie, aby odzyskał broń! Jestem Cormac, wojownik z zakonu Templariuszy. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na Yondara. Nie ma powodu, żebyśmy ruszali na łowy w pojedynkę. Wiem, że Templariuszom można ufać. Będziemy walczyć wspólnie. No dobra, czyli widać, że tutaj jest portal. Ale możemy jeszcze poszukać tutaj jakichś ciekawych przedmiotów. Tak, aby mieć coś do przehandlowania. Lepszym siedem. Ze szkieletami. Lubię to. No, kolejna skrzynia jest. No. Kolejny kostur. Niestety z tych kosturów korzystać nie mogę, bo nie jestem magiem. No tak, co mówię, to jest duży labirynt. To wesoło, ale najpierw chyba magów, co zrobiłem. Jednak romantów. Potrzebuję furii. No, jaką fajną zbroję koleś ma, no. Czarna magia blokuje nam drogę, ale nie zatrzyma Templariusza! No, tu jest jakiś ten boss. Potrzeba więcej czasu. Za mało furii. No, to łatwo ich nie zabiję. Leczymy się. Czyli tutaj jest zejście, ale mamy się dostać na poziom trzeci. No dobra. Czyli musimy się do tego wrócić.
Gdzieś tutaj był ten teleport. No, mamy tutaj. Katedra poziom trzeci. No. Czyli niepotrzebnie się wracamy. Tutaj już na pewno byliśmy. Czyli mi się zdaje, że dobrze szliśmy. Dobra, niepotrzebnie tędy biegnę, ale wiem, w którym kierunku mam iść. Czyli szliśmy dobrze, tylko bo gdzieś tutaj było zejście na dół. No i można się tutaj naprawdę zgubić. Tak, tutaj jest zejście. O, jest tutaj. Byłeś templariuszem, Jondarze. Jak mogłeś ulec temu kultowi? Moim bractwem jest teraz Sava, Kormaku. Moce, którym służę, wkrótce będą panować nad tym światem. Leczymy się. Więcej furii. Wybacz mi. Czarna magia sabatów zamgliła mi wzrok. Zdrady nigdy się nie wybacza. Dziękuję za pomoc. Pomogę ci w walce z królem szkieletów, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli znajdziemy święte księgi mojego zakonu, będą należeć do mnie. Zgoda. Ruszajmy więc do walki. A, czyli ten. Oby nasza walka nie miała końca. No dobra, tutaj na pewno będzie wejście do tego szkielta, ale to będzie w kolejnym odcinku, więc żegnam. Jeżeli chcecie zobaczyć, co będzie dalej, no to zapraszam do kolejnego odcinka, już siódmego, z Diablo Trójki. Jeżeli się film podoba, możecie dać łapki w górę, subskrybować mój kanał, no i cześć.